Cześć wszystkim z tej strony Gosia i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem z hakami z 5 Minutes Craft. Słuchajcie, ja kiedyś robiłam kilka filmików na temat 5 Minutes Craft i powiem Wam, że już myślałam, że wszystko ogarnęłam, że wszystkie haki, które były do ogarnięcia, zostały przedstawione, ale coś mnie tknęło, mówię, popatrzę, co prezentują dalej, może coś się zmieniło, może teraz są przydatne. I słuchajcie, myliłam się. Powiem Wam, że znalazłam parę takich smaczków, które mnie zaskoczyły na tyle, żeby je wypróbować, żeby zrobić ten filmik, bo mówię, trzeba pokazywać światu te nowinki z 5 Minutes Crafts. I słuchajcie, zacznę może od tego też, przedstawię Wam, że 5 Minutes Crafts nie zawsze ma haki. Niekiedy ma filmiki nie mające sensu. Jak ten. Patrzcie na to. Pani idzie. Jest śledzona, słuchajcie, jakiś zamaskowany bandzior za nią, ona się boi. Okazuje się, że jest to biegaczka, nawet nie mężczyzna, tylko kobiecina biegała, a kobieta zasłoniła się torebką. Czy hakiem jest zasłonienie się torebką? Nie wiadomo. Nie wiadomo, jest to przedstawione jako hak, nie wiadomo jaki, mówię bez sensu, ale będziemy zajmować się tymi hakami, które mają bardziej sens i zaczniemy od. Znaczy, nie wiem, czy mają sens. Patrzcie na to. Pani robi dziurę w torebce, niszczy torebkę, po czym bierze chusteczki nawilżone, te dla tyłków dzieci, i wkłada chusteczki do środka, przeciąga je przez dziurę i tą obrzydliwą naklejkę, zatyczkę daje na torebkę i w bardzo prosty sposób używa. Ja mam tutaj dużo pytań, dużo zastrzeżeń, ale też mam przygotowane chusteczki i torebkę. Ja nie będę robić dziury w torebce, ale zrobimy hipotetyczny test. Zakładamy, że jest dziura. Moja torebka ma rączki, więc może tak na środku. Proszę bardzo. Już jest szyld. I teraz to, co mnie fascynuje, słuchajcie, otwieramy, tu będzie dziura. Jak widzicie, dosyć się to trzyma. Myślę, że na pewno trzeba by było podkleić jakimś klejem na gorąco. Ale może być, trzyma się, otwiera się, wszystko ok. Ale najbardziej mnie fascynuje fakt, jeżeli będziemy mieć te chusteczki w torebce, to jak one będą zostawać na miejscu? Pani miała bardzo małą torebunię, w której tylko się mieszczą chusteczki. Natomiast tutaj no jest bardzo dużo luzu jeszcze, więc inne rzeczy, więc to będzie się wszystko majtać. One będą niedobrze przechodzić przez tą dziurę, tak mi się wydaje. No ale jeżeli chcemy się afiszować z dziecięcymi podcieraczamy pupki, to bardzo proszę. Zaraz będą komentarze, że nie tylko dzieci podcierają. Ja wiem, dorośli też. A tutaj mamy aż dwa takie same haki pokazane w dwóch różnych filmikach o pani, która ma w bucie szminkę, w obcasie. I słuchajcie, pani z obcasem ze szminki w obydwu filmikach to, co robi, to bierze buta i już maluje obcasem sobie usta. W żadnym z tych filmików nie jest pokazane, jak ona w tym chodzi. Może też dlatego, że szminka jest w bardzo delikatnym plastiku i by się pani zabiła, połamała nogi, połamała szminkę, jeszcze na niej poślizgnęła, bo to tłuszcze. Więc nie polecam. Poza tym nie wiem, czy byłoby to naprawdę wygodne. Nie, dałoby się, słuchajcie. To muszę potwierdzić, że może by się i dało, ale jednak, no, chodzić już w takiej szminie nie. A słuchajcie, jak już trzymam bucisza, to kolejne haki będą o buciszach właśnie. I będą one dwa. Pierwszy jest na temat buciszy w kolorze cielistym. Cielisty but na czubku dostał zarysowania skóry, zdrapała się. Dlatego z naszymi domowymi kosmetykami, takimi jak podkład, cienie do powiek, kredka do oczu, możemy zmalować, słuchajcie, dzieło sztuki na bucie, które będzie do tego imitować naszą własną stopę. Powiem Wam, że efekt końcowy jest przerażający. Wygląda to, jakby pani była wdepła w coś brudnego. Wygląda to po prostu koślawe stopy, które wdepły w coś brudnego. Jest to szokujące i powiem szczerze, że zadrapana końcówka buta wyglądałaby bardziej estetycznie. Ale nie. O ile poprzedni hak mógł być z przymrużeniem oka, tak myślę, że ten następny jest na serio, słuchajcie, bo jest to odmienienie swoich butów, odświeżenie jeansami. Słuchajcie, wystarczy wziąć swoje stare jeansy, przepołowić
zabezpieczyć paskiem. Nie wiem, jak malutki musi być ten pasek, żeby Wam udo objął tylko. No i obkładamy tym buta. I powiem Wam, że fascynujące to jest. Wygląda koszmarnie, ale na tyle fascynujące, że postanowiłam to wypróbować. Mam, słuchajcie, tutaj dżinsy, które cały czas jeszcze noszę. Nawet miałam dzisiaj, specjalnie zdjęłam, ale no tutaj im się po prostu rozerwało, więc mówię, już poświęcę. I słuchajcie, no mam buty na obcasie też takie stare i jak widzicie tutaj się przetarły, a że nie są koloru ludzkiej skóry, nie mogę ich zamalować kredką do oczu, więc po prostu je obteguję w dżinsie. Więc tnę na pół. Słuchajcie, przeniosę Was pod ten kąt kamery, żebyśmy bardziej mogli zobaczyć nogę. Więc mamy tutaj, no powiem Wam, dosyć długi zarys nożny i nie mam malutkich pasków. Takich malutkich pasków nie posiadam, ale zobaczę, czy te gumki do włosów się rozciągną. Jest bardzo prawdopodobne, że tak. Więc słuchajcie, tutaj też nie za bardzo rozumiem, bo Pani przewlokła pasek. Jeżeli zrobimy to w miejscu, gdzie był pasek, to tu jest dziura. Teraz jestem zdziwiona. Muszę to zobaczyć jeszcze raz. Ej, oni tą dziurę chyba zszyli. Nic nie powiedzieli. Ale jaja. Poza tym mieli jakieś większe spodnie o wiele, bo tutaj im zaszło jedno za drugie. Moje nie zachodzi, bo moje były rurki. Ja może powinnam te boyfriendy czy co? No i co? Czekajcie, nałożę kapcia. O, na skarpetę. Idealnie, słuchajcie. Patrzcie. Ja nie rozumiem tego haka. Jak to jej się udało wszystko? Okej, ona chyba tutaj wycięła, słuchajcie. To jest wycięte, dobra. Dobra, słuchajcie, ten Ten kąt kamery pokaże nam efekt końcowy. Słuchajcie, efekt końcowy wymaga podklejenia dżinsu pod podeszwę buta, tak zakładam. Też jednak no, trzeba by tutaj bok zszyć. Zakładamy, że boki są zszyte i zobaczmy efekt końcowy. Proszę bardzo, niech ja wezmę mojego pampersa. Następny hak jest taki, od czego wszystko się zaczęło. Ja to zobaczyłam i pomyślałam, kręcę film, bo to jest po prostu no trochę obrzydzające. Mnie pierwszy raz jak zobaczyłam obrzydziło, a potem myślę, może nie jest obrzydzające, może jest wspaniałe, a obrzydzające, bo dotyczy stóp i Wam pokażę moje stopy, ale dobrze, że je pokazuję, bo one pasują do klimatu, a mianowicie chodzi o zaniedbany pedikir, czyli stopny makijaż paznokci. Słuchajcie, jeżeli macie zaniedbane pazury u stóp, a chcecie je pokazać światu, bo jest lato, gorąco, idziecie na plażę, słuchajcie, to zamiast się krępować, możecie użyć tego haka. A będziecie do niego potrzebować plastry, ale te o kolorze skóry i marker. Ja mam czarny, ale może być każdego koloru, bo będziemy symulować pomalowane paznokcie. Ja lubię malować na czarno, więc nawet bardzo pasuje, że mam tylko czarny, ale o co chodzi? Najpierw trzeba się rozebrać, bo idziemy na plażę. Na plażę, na piknik, słuchajcie, ściągamy bucisze i jest szok. Niezrobione paznokcie. Wstyd i hańba. Naklejamy ludzkiego koloru plaster i malujemy markerem symulację lakieru do paznokci. Po czym bezwstydnie chodzimy po plaży, po parku, po trawie. Nikt nie zauważy. A jak zauważy? Właśnie nie wiem, co by powiedzieć, jak zauważy. Jakbyśmy to zrobili na palcach, to zawsze można powiedzieć, że o, tarkowałam. Ale na nogach, słuchajcie, ciężko. Na wszystkich 10 palcach jest plaster. Tarkowałam. Dobra, słuchajcie, więc zaklejamy paznokcie. Patrzcie, jakie kłamstwo. Było napisane silikon plaster, czyli myślałam, że będą te takie, wiecie, właśnie silikonowe, plastikowe. A one też szmaciane. Patrzcie.
Patrzcie, szmaciany plaster jeszcze z włosami. I ten kolor taki mało cielisty. Powiem wam, że naprawdę miałam problem ze znalezieniem prawdziwych plaster. No patrzcie, szmaciane. Słuchajcie, palce są przygotowane do malowania. Wyglądają bardzo naturalnie. Teraz będę malować je markerem. Czekajcie, bo chciałabym, żebyśmy zobaczyli wspólnie proces. Patrzcie, piękna, naturalna noga, sexy, tak z daleka, a w sumie z daleka, może nikt nie zauważy. Nie no, powiem wam, jak tak się patrzy, tu się coś odkle... palec się rozchodzi, o nie. No nie no, powiem wam, rewelacja, o, nawet się nie wstydzę wam teraz pokazać, rzeczywiście działa, bo się nie wstydzę, patrzcie, la 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 la, la. Idealny hak. To kolejny hak, muszę zobaczyć, co tu wybrałam, bo powiem wam, że wybrałam kilka takich, które są do zrobienia. I jeden z tych haków jest bardzo prosty, ale nie wiem, czy skuteczny. Zobaczmy. Pani ma pryszcza i to na samym środku czoła. Bardzo dobrze, że została na samym środku, bo jakby dostała z boku, to już ten hak nie byłby możliwy do wykonania. To jest hak tylko, jeżeli macie centralnie na środku czoła pryszcza. A mianowicie, co możecie zrobić, słuchajcie. Bierzecie wisiorek takiej wielkości, która zasłoni pryszcza i robicie sobie z niego ozdobę główną. Słuchajcie, takie bardziej Aladyny robicie na głowie i będzie ten wisior opadał na czoło, dokładnie na pryszcza. I bardzo chcę to przetestować, bo wydaje mi się, że a, no będzie to przyciągać wzrok ludzi. Taki wisior na czole jednak przyciąga, a przy chodzeniu, przy ruszaniu się, gestykulowaniu może to nam majtać, więc nie tylko będziemy co jakiś czas odsłaniać pryszcza, ale dodatkowo oczy osób pośrednich będą celowane na nasz cel. Celowane na cel. Sprawdźmy, czy tak będzie. Słuchajcie, ze swojej kolekcji przytargałam taki wisiorek. Lubię bardzo ten wisiorek, słuchajcie, z ludzikami. To są ludziki. I on jest dosyć dobrej wielkości. Wielkości na tyle, że można zasłonić pryszcza. Dodatkowo nie wiem, jak to przyczepić do włosów. Przyniosłam... Do kawy mi wpadło, słuchajcie, takie do włosów, ale jest w kawie. I co ja mam zrobić? Chyba muszę wypić tą kawę. Patrzcie, prosto w kawie. Przyczepię tutaj. Zakładamy, że przyczepiamy ładnie wsuwkami, może jakaś, może jakiś warkocz do tego, a może frytki do tego, to już od was. Dobra, słuchajcie, zakładamy, że pryszcz zasłonięty, jest impreza. Impreza nie tańcząca, bo jak będziemy tańczyć, no to wiadomo, już będzie inaczej. Normalna impreza, gdzie rozmawiamy z koleżankami i opowiadamy ploty. Opowiadamy plotki o tym, co się wydarzyło i tak, ach, ta Kaśka, widzicie? Widzicie, nawet plot nie można opowiadać. Nie no, powiem wam, głupi pomysł, nie trzyma się. A jakby tutaj dać na przykład taśmę dwustronną, albo jakiego blutaka, no można pokombinować, ale słuchajcie, to na pewno przyciąga wzrok. Trzeba by też przy okazji być odpowiednio ubranym. No do tej bluzy już nie będzie pasować, bo jak idiotka. Jak głupia baba, no po prostu, nie oszukujmy się. Więc trzeba by do tego być odpowiednio ubranym. Trzeba by po prostu mieć na co dzień taki styl, żeby znajomi też nie byli zszokowani. No i jednak to unieruchomić. Powiem wam, że głupi pomysł, nie podoba mi się. Znaczy nie podoba mi się, ogólnie może to fajnie wyglądać. O, jeszcze jak tu widać ten łańcuszek. To może fajnie wyglądać, ale nie działa. Nie, nie, absolutnie nie. I pryszcz odsłonięty. Powiem wam, no takie głupoty, na przykład to, dziewczyny jedzą Oreo i popijają sobie mleczkiem, fajny dziewczęcy wieczorek, powiedzmy, chociaż są na dworze w dzień, no i cieszą się, no i ta jedna, no jest trochę bardziej obrzydliwa w jedzeniu, je tak trochę rozmymłała wszystko w buzi, nie połknęła do końca, językiem nie przetarła zębów, no jest osyfiała w środku buzi i do tego ma tendencję uśmiechania się, mówienia z otwartą buzią, wygląda nieestetycznie. Jej koleżanka natomiast, ta estetyczna, ma w torebce marchewkę. Całą marchew nosi w torebce i proponuje nieestetycznej koleżance skonsumowanie marchwi. Ta nieestetyczna zaraz po tym Oreo, kiedy jeszcze czuje ten dobry, słodki smak, kiedy no ewidentnie ma go jeszcze w buzi, bardzo chętnie bierze tą marchew jeszcze z takim marchew. No i konsumuje i wygląda na to, że marchew, jako że jest takim twardszym produktem, rozkrusza się i oczyszcza zęby. Jak najbardziej ja się z tym zgodzę, że może rzeczywiście
Usunie osad, osad może nie, ale drobiny jedzenia, które nam zostały, tak. Ale sam ten filmik jest taki skonstruowany w bardzo ciekawy sposób. Oreo, marchew, wszyscy zadowoleni, wszyscy mają tą marchew, wszyscy jedzą tą marchew, więc bardzo interesujące, słuchajcie. I wszystkie te haki są takie interesujące. Jaki romantyzm! A w ogóle wygląda jak nie moja noga, że tak się zbliżam. Gibkość, ale już tak nie mogę zrobić, widzicie? Gibkość. Dobra, słuchajcie, głupoty, o, palec się rozwarstwia. Pozdrawiam Was ciepło, przesyłam buziaki, całusy, uściski, życzę udanego tygodnia. My zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Wytrzymajcie się ciepło i do zobaczenia. O, nie zaadresowaliśmy bałaganu za mną. Bałagan, bo się będą komentarze pojawiać, że Ty w syfie żyjesz. A żyję. A co? Pa!